69. derby Łodzi za nami. Cześć, kanał 365 dni o piłce i widzimy się po spotkaniu Widzew Łódź, ŁKS Łódź. W końcu kibice miasta włókniarzy doczekali się tego wielkiego pojedynku na poziomie ekstraklasy. Górą Widzew wygrana podopiecznych Janusza Niedźwiedzia 1-0. No i dwa słowa po tym spotkaniu. Zanim jednak zaproszę Was na podcast, zachęcam wszystkich do tego magicznego guzika o nazwie subskrybuj, a także do kciuka w górze pod materiałem. Wydaje mi się, że spotkanie ciekawe. Może to nie był taki mecz, którego większość oczekiwała, czyli taka, powiedziałbym, niemożliwa przyjazdka rollercoasterem wzorem tych widowisk, które prezentował Widzew w minionym sezonie, a zwłaszcza w rundzie jesiennej. Mówię tutaj o dużym tempie, wielu bramkach i takich emocjach porównywalnych do jakiegoś naprawdę kosmicznego wyczynu. Mam wrażenie, że takie duże tempo i fajne emocje na dużej intensywności oglądaliśmy właściwie przez 7, 8, 9 minut. To było mniej więcej od 40 minuty w górę, kiedy to Widzew najpierw trafił, a potem podwyższył to prowadzenie. Natomiast druga bramka Jordiego Sancheza oczywiście nie została uznana z uwagi na spalonego. Warto było jednak poświęcić ten sobotni wieczór i obejrzeć to spotkanie z kilku powodów. Przede wszystkim fajny mecz pod kątem takiej, powiedziałbym, wymiany ciosów i generalnie bardzo otwartego spotkania. Widać było, że ani ŁKS, ani tym bardziej Widzew, który podejmował rywala za między u siebie, nie cofnął się. To była taka właśnie wymiana ciosów, powiedziałbym, pojedynek też trenerów. Mówię tutaj o takich, powiedziałbym, planach taktycznych, a więc wizja gry w Janusza Niedźwiedzia versus pomysł na piłkę Kazimierza Moskala. Kilka dni przed tym spotkaniem rozmawiałem z pomocnikiem ŁKS-u Michałem Mokrzyckim. Ten wywiad nie jest co prawda nagrany, ale jest spisany. Zostałem Wam oczywiście adnotację na dole w opisie pod filmem. No i pytałem go właśnie o te kwestie, a propos też spotkań derbowych, generalnie tego, czy ktoś musiał mu tłumaczyć w klubie, jaką wagę mają te spotkania dla piłkarzy ŁKS-u i także dla piłkarzy Widzewa. Powiedział, że wie doskonale, o co chodzi i to czuje. No i myślę, że to widać było dzisiaj na murawie, no bo myślę, że Mokrzycki był jednym z wyróżniających się piłkarzy gości. Natomiast jeżeli chodzi o sam Widzew, to naprawdę nieźle to wyglądało. Oczywiście to nie była taka, powiedziałbym, jakaś taka bardzo ofensywna gra z brakiem konsekwencji w defensywie, tylko był balans, była naprawdę mądrze ułożona drużyna, no i tego się, mówiąc szczerze, spodziewałem. Miałem wrażenie, że przed tym spotkaniem, mimo że obie drużyny miały po 3 punkty na koncie, no to jednak z większym musikiem podejdzie do tego spotkania Widzew. Myślałem gdzieś tam z tyłu głowy, że to będzie taki Widzew nerwowy, no bo sporo było w prasie, przede wszystkim o tej posadzie Janusza Niedźwiedzia. Mówiło się, że walczy o swoją posadę, no i nie wiadomo właśnie, jaka przyszłość czeka szkoleniowca Widzewa. Oczywiście nic w tym temacie się nie zmieni. Myślę, że to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu i ewentualna porażka by też tego pewnie jakoś nie zmieniła. Natomiast trzeba pochwalić Widzew za konsekwencje z tyłu. No właściwie końcówka spotkania i pewne fragmenty drugiej połowy. No to były takie jakieś momenty zawahania, czy generalnie gapiostwo po stronie gospodarza, ale to były jakieś takie indywidualne błędy, czasami błąd w przyjęciu piłki. Kai Tejan tam czyhał na jakieś właśnie ewentualne błędy, ale ostatecznie no to się nie zemściło. Natomiast przód trzeba pochwalić tą formację ofensywną. No właściwie imponuje od początku sezonu Terpiłowski. Jeżeli chodzi o Pawłowskiego, no to chyba nie jest niespodzianka, no bo jakby był autorem i inicjatorem tej bramki, no autorem to może nie, bo był Jordi Sanchez, natomiast on jakby stworzył tę akcję na hiszpański napastnik, to wszystko skończył. Po stronie UKS-u myślę, że ciekawy środek pola, no być może jeden z piłkarzy troszeczkę zawiódł, natomiast no nie wiem, czy zawiódł to jest dobre słowo. Mówię o Mieszko Lorencie, piłkarzu, który no dopiero wchodzi do tej drużyny, ledwie 21 lat, więc jakby też no uzasadnione jest to, że czasami może wyglądać troszeczkę słabiej, natomiast fajnie wyglądał Hoti, czyli piłkarz, który go zmienił, plus wspomniany Mokrzycki. No i myślę, że generalnie ta druga linia nie zawiodła. Być może mało tych, powiedziałbym, serwisów do przodu i w efekcie jakby kreowania groźnych sytuacji pod bramką Rawasa. Natomiast generalnie myślę, że UKS też, no patrząc na wynik, pewnie nie będzie zadowolony. Natomiast gra, myślę, że do pewnego stopnia była ok. To znaczy wiadomo, że to Widzew był faworytem w tym spotkaniu z uwagi na fakt, że był gospodarzem tego meczu, ale ekipa z UKS też pewnie nie może być jakoś specjalnie zła po tych zawodach. Także ciekawy mecz, być może nie były to kosmiczne emocje, jakieś takie wielkie wrażenia, ale wiadomo, że czasami derby, no tym żyją kibice przed meczem, jest duża pompa, są, powiedziałbym, wielkie oczekiwania, zapowiedzi tego spotkania, na całym końcu 90 minut takiej rywalizacji, która raczej przypomina szachy i taką, powiedziałbym, bardziej wymianę na poziomie walki taktycznej niżeli jakiejś takiej wymiany ognia na samej murawie. Kanał 365 na piłce, oczywiście zachęcam do tego magicznego guzika o nazwie subskrybuj. Pamiętajcie o kciuka w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.